5 kwietnia wspominamy świętego Wincentego Ferreriusza, prezbitera. Święty Wincenty urodził się około roku 1350 we Walencji, w rodzinie notariusza. W roku 1367 wstąpił do Dominikanów. W rok potem złożył śluby zakonne. Studiował filozofię, teologię i logikę we Walencji, Barcelonie i Leridzie, gdzie zdobył tytuł doktora. Otrzymał święcenie kapłańskie w wieku 25 lat. Podjął surową dyscyplinę życia duchowego, którego piękne świadectwo pozostawił w traktacie o życiu duchowym. Oddał się najpierw nauczaniu filozofii i teologii, zajmując się również wieloma sprawami państwowymi i kościelnymi na polecenie kardynała legata Piotra de Luna oraz Jana I, króla Aragonii. W tym czasie oddawał się także kaznodziejstwu, najpierw na dworze papieskim w Awinionie, a później w południowej Francji i we Włoszech. Posługę tę pełnił aż do roku 1399. Wtedy nastąpił nagły zwrot w życiu Wincentego. W czasie choroby, która wydawała się beznadziejna, miał wizję świętego Dominika i świętego Franciszka, którzy uzdrowili go i polecili głosić Ewangelię na całym świecie. Napisał natychmiast do Benedykta XIII z prośbą o upoważnienia kanoniczne do nowej misji. Po ich otrzymaniu oddał się wyłącznie kaznodziejstwu wędrownemu. Podjął w ten sposób wielką misję, przemierzając Europę i wzywając do pokuty. Obdarzony darami Ducha Świętego oraz zaopatrzony w apostolskie pełnomocnictwa, przemawiał na placach, bo żadne kościoły nie mogły pomieścić gromadzących się tłumów. Swoją charyzmą budził zachwyt, ale i sprzeciw. Pracował na rzecz jedności podzielonego przez schizmę Kościoła. Szła za nim sława wielkich cudów. Obok rzeszy wielbicieli miał Wincenty także swoich zawziętych wrogów. Zarzucono mu demagogię, ogłupianie ludu, wprost nawet opętanie. Zarzuty przeciwko wielkiemu kaznodziei wysunięto nawet na tzw. Soborze w Pizie w 1409 roku i na Soborze w Konstancji w 1415. Wincenty był także spowiednikiem antypapieża Benedykta XIII, ale opuścił go, kiedy nie udało mu się nakłonić go do rezygnacji. Zmarł w Wielką Środę, 5 kwietnia 1419 roku w Vannes we Francji, wracając z misji podjętej w Anglii, gdzie przebywał na zaproszenie króla. Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Przez 3 dni jego ciało było wystawione w katedrze, zanim je złożono między chórem a głównym ołtarzem. Niebawem też odbył się proces kanoniczny Sługi Bożego. Komisja papieska przebadała 873 cuda. Papież Kalikst III 29 czerwca 1451 roku zezwolił na jego kult, a papież Pius II w 3 lata potem dokonał jego formalnej kanonizacji. Jego relikwie zostały w czasie rewolucji francuskiej sprofanowane, ale nie zniszczone. Święty Wincenty Ferreriusz zostawił po sobie kilka drobnych pism, między innymi traktat przeciwko schizmie, traktat przeciwko Żydom, traktat dla tych, którzy cierpią pokusy przeciwko wierze. Jest patronem dobrego małżeństwa, dobrej śmierci, ceglarzy, budowniczych, murarzy, hydraulików, przetwórców ołowiu, producentów dachówek i kafli. Wzywany bywa także w chorobie epilepsji, bólach głowy i w czasie gorączki, a także w bezpłodności. W zakonie dominikanów w imię świętego Wincentego udzielało się specjalnego błogosławieństwa chorym i poświęcało się dla nich wodę. Ku czci świętego odprawiano przed jego świętem nabożeństwo 7 piątków, podczas których należało przyjąć komunię świętą. W ikonografii święty Wincenty bywa przedstawiany w habicie dominikańskim, jako anioł apokalipsy z trąbą i płomieniem na czole. Jego atrybutami są koń, błyskawice, chrzcielnica, infuła, kapelusz kardynalski u stóp, osioł, krzyż, sztandar, skrzydła, turban turecki lub muzułmanin u stóp. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego prezbitera na głosiciela Ewangelii, aby przygotował ludzi na przyjście Chrystusa jako sędziego. Pozwól nam z radością oglądać w niebie Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.